Około 60 osób wzięło dziś udział w spotkaniu z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk. Włodarz zaprosił mieszkańców do zespołu szkół nr 9 przy ulicy Klonowej. Podczas spotkania przedstawił plany rozwoju miasta. Później słuchał pytań oraz sugestii suwalczan. Ci poruszali wiele spraw. Przykładowo sugerowali, by Urząd Stanu Cywilnego pracował w weekendy, bo w razie zgonu potrzebne są dokumenty. Pytali o rozwiązania komunikacyjne, oświetlenie, ścieżki rowerowe i bezrobotnych. Wskazywali miejsca, gdzie ich zdaniem jest niebezpiecznie. Chcieli wiedzieć, dlaczego ludzie w wieku emerytalnym zajmują stanowiska w ratuszu. Słowem, spektrum tematów było szerokie. Dbajmy o osoby, które są w mieście, a nie przejmujmy się gminami. W MOPS-ie połowa osób robi Wiżajmi, Augustów i parę innych osób. Czy nie warto się zastanowić, żeby jakoś tak delikatnie, prawda, żeby delikatnie to wystąpiło, zatrudniajmy swoje osoby. Tutaj od ulicy Kolejowej do plazy. I starszym ludziom, jak zauważyłem właśnie, bardzo trudno jest przejść przez te pasy na drugą stronę, wtedy, kiedy się świecą światła. Także należało, uważam, by trochę wydłużyć ten czas. Czesław Renkiewicz na bieżąco odpowiadał na pytania. Zapewniał, że wszelkie sugestie zostaną rozpatrzone i przeanalizowane. Zostało dzisiaj poruszonych bardzo dużo spraw, kwestii, problemów i te wszystkie właśnie spotkania mają służyć temu, żeby te sprawy, z którymi przychodzą na tego typu spotkanie mieszkańcy, znalazły swoje odzwierciedlenie i odbicie w jakichś tam dokumentach i w konkretnych decyzjach władzy miejskiej. Przypomnijmy, że spotkania z mieszkańcami prezydent obiecał w ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej. Dziś było pierwsze, a niebawem odbędą się kolejne w innych częściach Suwałk. Wychodzimy w poszczególne rejony naszego miasta, na osiedla, spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy z naszymi mieszkańcami. Czasami padają w naszym kierunku słowa krytyczne, my tej krytyki nie obawiamy się, jeżeli ona jest słuszna i zasadna, ale ona zmierza do tego, żeby podejmować w miarę właściwe, optymalne rozwiązania w zakresie właśnie kierowania, zarządzania miastem, zarządzania rozwojem właśnie Suwałk, po to właśnie, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy, do życia naszym mieszkańcom.